Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami dziewiąta kolejka spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet, a także kolejna seria pojedynków w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Najpierw zaczynamy od pań. Nasz zespół mierzył się przed własną publicznością z Eurobudem JKS Jarosław. To spotkanie zakończyło się bardzo emocjonująco konkursem rzutów karnych. Zobaczmy relacje z tego spotkania. W dziewiątej kolejce spotkań w Superlidze Młyny Stanisław Koszalin mierzyły się z Eurobudem JKS Jarosław w pierwszym spotkaniu w Jarosławiu, wygrana Eurobudu. Koszalinianki chciały się zrewanżować za tamto niepowodzenie. Rywalizację rozpoczynamy od bramki dla naszej drużyny Pauli Mazurek. W odpowiedzi Magda Balsam. Kolejna bramka dla naszej drużyny Hanna Rycharska. W odpowiedzi dla gości Katarzyna Kozimur. Kolejne trafienie naszej drużyny Natalia Wołownik. Nadal nasz zespół utrzymuje przewagę, choć tutaj dystans nieco zmniejsza. Trafieniem Katarzyna Kozimur. Wynik pierwszej połowy ustala Lesja Smolik. Po pierwszej części zespół koszański prowadził 17-15. Na początku drugiej odsłony Lesja Smolik i przewaga naszej drużyny wzrosła do 3 trafień. W odpowiedzi dla gości Julia Pietras. Kolejna bramka naszej drużyny, tym razem na listę szczeczeń wpisuje się Anna Mączka. Rywalki zanotowały serię 4 bramek z rzędu, z czego 3 zdobyła Monique Nouveau-Bassillon, a serię zakończyło trafienie Magdy Balsam. Koszalnianki doprowadzają do remisu, bramka Julii Andrijczuk. Eurobud wychodzi na prowadzenie dwubramkowe po trafieniu Katarzyny Kozimur. Koszalnianki starały się odrobić stratę. Bramka naszej drużyny Julia Andrijczuk. Eurobud wychodzi na prowadzenie w końcówce spotkania. Bramka Olesi Donec. Do remisu doprowadza Paula Mazurek. Po 60 minutach był remis 29-29. Zatem trzeba było rozegrać konkurs rzutów karnych. Pierwszy rzut karny wykorzystuje Magda Balsam. Dla naszej drużyny nie trafia Anna Mączka. Jeszcze szanse były po tym, jak rzut karny wykorzystała w naszej drużynie Hanna Rycharska. Jednak rywalki się nie myliły. Trafienie Olesi Donec. Bramki na zakończenie nie zdobywa Gabriela Harris. Ostatecznie 2 punkty pojechały do Jarosławia. Naszej drużynie pozostał 1 punkcik. 9 bramek dla zespołu koszańskiego zdobyła Paula Mazurek, a dla gości po 6 Monique Nouveau-Bassillon, Magda Balsam, a także Katarzyna Kozimur. No nie zrealizowało się planu, bo plan był taki, żeby 3 punkty zostały w Koszalinie. Walka była, nie brakowało skuteczności. W rzutach karnych też okazałyśmy się słabsze. Przed nami jeszcze jeden mecz w Kobierzycach na wyjeździe, bardzo trudny teren. Kobierzyce w tym sezonie spisują się bardzo dobrze, potem miesiąc czasu na przygotowanie się do następnych meczów. Często się mówi, że taki mecz właśnie, który jest cały czas na remisie, jest ciekawy dla oka kibica, ale no niestety dla nas się nie skończyło to szczęśliwie i przegrałyśmy w rzutach karnych. Ogólnie analizowałyśmy ten mecz i wiedziałyśmy, że Jarosław właśnie zacieśnia bardzo środek i trzyma mocno obrotowe. Wiedziałyśmy, byłyśmy tego świadome, ale niestety nasze zagrywki po prostu przerywałyśmy za szybko chciałyśmy skończyć, cały czas była nerwówka i tak naprawdę ciężko cokolwiek powiedzieć w tym momencie, musimy to na chłodno zobaczyć i ocenić. To jest kolejny kapitalny Oli mecz. Ola w tym sezonie naprawdę wygląda bardzo dobrze, gra na poziomie między 30 a 40%, to na bramkarkę jest świetnie, więc nie ma co ukrywać, że Ola jest teraz po prostu naszym murem w bramce.
Paula zawsze jest dobrą zawodniczką, czasami kreuje grę, a czasami po prostu musi kończyć. Właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, zależy to bardzo dużo od obrony przeciwnika. Dzisiaj mogła się wykazać i bardzo się cieszę, że chociaż one we dwie pokazały swój najwyższy poziom. Myślę, że mogłam dorzucić. Miałam dwie piłki dodatkowe, których niestety nie trafiłam i wynik byłby inny, ale wiadomo, nie tylko jedna piłka się liczy, tylko cały przebieg meczu. Mimo wszystko jest mi bardzo przykro i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że postaram się poprawić przy kolejnym meczu. Czas na rozmowę. Moimi gośćmi są dzisiaj zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin, Gabriela Haric. Dzień dobry. Martyna Borysławska. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że no mecz z zespołem Eurobundu JKS Jarosław to spotkanie, które no nie było łatwe. Sporo emocji, sporo walki. Do końca toczyła się rywalizacja. No i konkurs rzutów karnych zadecydował o tym, że to nie wy zdobyłyście komplet punktów, a jednak to rywal z Jarosławia był tutaj ciut lepszy. Przeciwnik, jak się okazuje, w dwóch meczach z wami no na razie jest na plus. Na pewno przeciwnik jest bardzo wymagający. Nie do końca nasza obrona i atak dobrze prosperowała. I no nie było dobrej skuteczności. Ale mimo wszystko zdobytych 29 bramek w meczu i straconych 29, to też pokazuje, że no gdzieś ten atak funkcjonował, no trochę gorzej z defensywą. Czy nie? No na pewno funkcjonował. No jednak defensywa, ale sądzę, że i tu nie było zbyt dobrze. Na pewno na to celność i moim zdaniem Pola Mazurek powinna zostać wyróżniona ze względu na 9 bramek i naprawdę bardzo skuteczne karne, bo trafiła 5-5. Co do samego spotkania, był taki moment, praktycznie wszystko się układało do 37 minuty. Mieliście mecz, powiedzmy, pod kontrolą, 3 bramki przewagi i nagle gdzieś taki przestój się wkradł w wasze poczynania. Rywalki odrobiły całą stratę, wyszły na prowadzenie. No tak jak już wcześniej mówiliśmy, to było bardzo wyrównane było spotkanie, także każdy nasz błąd był wykorzystywany przez przeciwnika. Będziemy analizować ten mecz, musimy wyciągnąć wnioski, bo w tym momencie ciężko mi jest powiedzieć, co się wydarzyło, dlaczego taka sytuacja miała miejsce i no, będziemy robić wszystko, żeby po prostu to więcej się nie powtarzało. JKS pokazuje, że to nie jest przypadkowy zespół w Superlidze. Wygrał z wami w pierwszym spotkaniu. Wygrał też między innymi z Zagłębiem, także to też taki przeciwnik, który wcale nie jest łatwy i właściwie jest niewygodny. Oczywiście, że tak. Mimo, że to jest Beniaminek, naprawdę ten zespół ma bardzo dobry skład. Fajnie dziewczyny grają, także no, same udowadniają, że no, nie można lekceważyć Beniaminka w tym sezonie. Przed wami pojedynek z KPR-em gminy Kobierzyce, zespołem, który tutaj wygrał w Koszalinie, no ale to też jest zespół, który na pewno jest w waszym zasięgu. No nie będzie to chyba łatwe spotkanie. Na pewno nie będzie. Na pewno chcemy się zrewanżować i sądzę, że teraz jakby nie ma żadnego przeciwnika, który będzie łatwy, ale z każdym można nawiązać walkę. No ta Superliga pokazuje, że jest bardzo wyrównana i tutaj każdy z każdym może wygrać. No KPR jest nieco wyżej w tabeli, ale na pewno no, nie będzie zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Oczywiście, no gramy jeszcze na wyjeździe, więc to jest lekki plus dla przeciwnika, ale no tak jak Gabrysia powiedziała, tu z każdym możemy wygrać, tak i również przegrać. Jest bardzo wyrównana liga, a my zrobimy wszystko, żeby po prostu przywieźć 3 punkty do Koszalina i mam nadzieję, że tak się też stanie. Tak, będziemy liczyć na zwycięstwo naszej drużyny. A dzisiaj moimi gośćmi były zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin, Gabriela Haric, Martyna Borysławska. Dziękuję. Czas na podsumowanie tego, co się działo w 9. kolejce spotkań Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet, tabela, a także zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższy weekend. Oto komplet wyników 9. kolejki spotkań w Superlidze. Młyny Stoisław Koszalin po rzutach karnych przegrywają z Eurobudem JKS Jarosław. Start Elbląg pokonał Piotrkowie Piotrków Trybunalski 33-30. MKS Porła Lublin pokonuje Ruch Chorzów 37-21. Zagłębie Lublin pokonało KPR gminy Kobierzyce 21-18. W tabeli z kompletem punktów na czele MKS Perła Lublin. Na drugiej pozycji Zagłębie Lubin, Start Elbląg na trzecim miejscu 16 punktów, 15 ma KPR gminy Kobierzyce, 13 Eurobud, 10 punktów, 6 lokata Młyny Stoisław Koszalin, 6 punktów ma Piotrkowia i 3 punkty Ruch Chorzów. Program 10. kolejki już w najbliższy weekend, kolejna seria spotkań. Młyny Stoisław Koszalin zmierzą się na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce. Piotrkowia podejmie Zagłębie, Eurobud zmierzy się z Ruchem i MKS Perła Lublin podejmuje Start Elbląg. Przechodzimy do pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Gwardia Koszalin mierzyła się przed własną publicznością z Jurandem Ciechanów. Zwycięstwo niestety Juranda i to jest 5. porażka naszej drużyny z rzędu. Zobaczmy relację z tego pojedynku.
siódmej serii spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn Gwardia Koszalin mierzyła się przed własną publicznością z Jurandem Ciechanów. Przed tą kolejką Gwardia miała na swoim koncie 6 punktów, ale i 4 mecze przegrane z rzędu. Jurand miał punktów 3 i wygrał tylko w pierwszej kolejce, zatem był niżej w tabeli. Rywalizację rozpoczynamy od bramki dla naszej drużyny Jakuba Radosza. W odpowiedzi dla gości Sebastian Dobrzyniecki. Kolejne trafienie naszej drużyny Krzysztof Karnacewicz i zespół koszański prowadzi 7-6. Rywale jednak odpowiadają, Damian Tobolski, i tym razem to Jurand prowadzi 9-8. Do remisu doprowadza Marek Jakutowicz. Ponownie na prowadzeniu Jurand. Trafienie Patryka Dębca i zespół przyjezdny prowadzi 16-14. Koszalnianie zanotowali serię bramkową. Trafienie przez całe boisko Marcina Teterycza i gwardziści prowadzili 17-16. Do remisu doprowadza Sebastian Dobrzyniecki. Po pierwszej części był wynik 17-17. Drugą odsłonę rozpoczynamy od bramki dla naszej drużyny Maksima Kruczkowa. Serię 4 bramek z rzędu kończy trafienie Jakuba Radosza. Rywale starali się odrobić stratę. Bramka Sebastiana Dobrzynieckiego. Nadal dominowali gwardziści. Serię bramkową rozpoczyna Wojciech Jońca. Chwilę później kolejne trafienie tego zawodnika. W 47 minucie Gwardia prowadziła 28-21 po bramce Maksima Kruczkowa. Niestety na tym zatrzymała się nasza drużyna. Kolejne minuty przebiegały po myśli gości. Trafienie Dobrzynieckiego. Poprawia Bartosz Smoliński. Serię 8 bramek z rzędu kończy trafienie Patryka Dębca. Goście odrobili całą stratę w niespełna 8 minut. Gwardziści starali się opanować emocje. Po bramce Maksima Kruczkowa zespół koszański prowadził 31-30. Kolejne minuty to jednak popis Patryka Dębca. Tutaj jego bramka doprowadzająca do remisu. I na zwycięstwo trafia w 60 minucie Patryk Dębiec. Ostatecznie Jurand pokonał Gwardię 32-31. Dla naszej drużyny 9 bramek zdobył Jakub Radosz, 8 Maksim Kruczkow. Dla gości Patryk Dębiec 14, 8 Sebastian Dobrzyniecki. Co tu oceniać? Jeżeli prowadzimy na 15 minut przed końcem 7 bramkami, no nie mówiąc brzydko, ale dajemy sobie bardzo łatwo rzucić tyle bramek, no to nie wygra się meczu. Indywidualności tutaj wzięły górę. Nie wiem dlaczego, bo wszystko szło zgodnie z planem. Tak jak mieliśmy grać, graliśmy i no mówię, no te indywidualności to nie wygrają samego meczu. Tu powinien być zespół, a tego niestety na boisku nie było widać. Po raz kolejny kilka prostych błędów w decydującym momencie, wiadomo. No, jak prowadzi się mecz 6 bramkami bodajże, zamiast dobić przeciwnika, to nie trafiamy 2 czy 3 karnych, sytuacje sam na sam, zaczynamy sami napędzać własne błędy. No i wiadomo, trochę zabrakło na końcu, no Jurandowi trzeba przyznać, zagrał solidnie i zabrakło szczęścia. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto wyniki 7 kolejki spotkań. Gwardia przegrywa z Jurandem Ciechanów 31-32. Soku Porcelana Lubiana przegrywa po rzutach karnych z Warmią Olsztyn. W regulaminowym czasie był remis po 28, 4-2 karnych dla Warmii. Tytani Wejherowo przegrywają z Mazurem Sierpc 21-26. Nielba Wągrowiec niespodziewanie przegrywa z SMS-em Gdańsk 22-26. Do rozegrania pozostał mecz Meble Wójcik Elbląg GKS Żukowo, pauzował Usar Kwidzyn.
W tabeli prowadzi Nielba Wągrowiec z dorobkiem 15 punktów. Tyle samo ma Mazur Sierpc, 14 Warmia Olsztyn, 12 Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna, 11 SMS Gdańsk, 8 ma Meble Wójcik Elbląg, tyle samo GKS Żukowo, po 6 punktów mają Gwardia Koszalin, Jurand Ciechanów i Usar Kwidzyn, 1 punkt Tytanów Wejherowo. Program ósmej kolejki, tym razem Gwardia będzie pauzować. W pozostałych spotkaniach Sokół zmierzy się z SMS-em, GKS Żukowo podejmuje Nielbę Wągrowiec, Mazur Sierpc zmierzy się z Meble Wójcik Elbląg, Jurand Ciechanów podejmuje Tytanów Wejherową, Warmia Olsztyn zmierzy się z Usarem Kwidzyn. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.